Piotr, to jest temat, o którym wspominałeś mi już rok temu. To gdzieś tam raczkowało i teraz mamy pierwszy polski brand, który trzyma naprawdę wysoki poziom. O, bardzo jest to miło słyszeć i faktycznie rok temu już o tym rozmawialiśmy, ale temat jest dużo dłuższy, ponieważ przygotowania do odpalenia całego projektu trwały w sumie 3 lata. Jesteśmy na rynku dopiero kilka miesięcy, wystartowaliśmy w połowie tego sezonu, ale przygotowanie projektów, materiałów, całej koncepcji zajęło dużo więcej czasu, ponieważ chcieliśmy, żeby to wszystko było gotowe i jak najlepsze. No właśnie, skąd się wywodzi pomysł, jaki jest Wasz target, w czym chcecie się specjalizować? No, pomysł wziął się z gór. No, my jeździmy w górach i jesteśmy w tych górach już od wielu lat i szukaliśmy sposobu, żeby jak najmocniej związać się z byciem tam. I tak powstała koncepcja. Koncepcja urodziła się w górach. W zasadzie od początku wiedzieliśmy, że będą to ciuchy i że będą to ciuchy dla takiego rodzaju jeżdżenia, jakie my sami uprawiamy. Naszym targetem są ludzie, którzy spędzają czas w górach na rowerze, głównie enduro i trail, tak to się teraz nazywa, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby w trudnym terenie być z kumplami, z rowerowym towarzystwem i jeździć po szlakach. No właśnie, cała technologia, dobory materiałów, kroje, kto się tym u Was zajmuje? No, robimy to bardzo małym teamem, na razie jest nas dwóch, ale wszystkie projekty wychodzą spod naszej ręki. Przygotowujemy wszystko sami i też przywiązujemy bardzo dużą uwagę do małych detali. One często zajmują najwięcej czasu. Testowanie też Wasza działka? No, sami tego nie zrobimy. Mamy dużą grupę przyjaciół wokół siebie, znajomych i ludzi, którzy nam pomagają to robić. I no, takie projekty wymagają, po to żeby były dobrze zrobione, wymagają długich testów i trzeba zrobić to dokładnie. No, też dlatego tak długo się przygotowaliśmy do tego wszystkiego. Powiedz mi, co aktualnie na dzień dzisiejszy zawiera kolekcja? W tej chwili mamy 3 modele Blues z krótkim rękawem, jeden model i 2 modele z długim. One się od siebie różnią, ponieważ jedne są przewidziane do typowej jazdy takiej enduro ścieżkowej, natomiast drugi model jest przygotowany bardziej pod bike parki. Mamy 2 modele shortów, one są bardziej uniwersalne. Ogarną tak samo jeżdżenie w bike parkach, jak jeżdżenie po ścieżkach. Różnią się tym, że jedne są przygotowane bardziej na takie warunki bardzo letnie, drugie są na warunki, można powiedzieć, na cały rok, natomiast dla tych riderów, którzy czują się komfortowo w czymś cieńszym podczas jazdy w lecie, jest ten lżejszy model. Mamy też 3 modele rękawic i one też są przeznaczone do tego samego odbiorcy. Różnią się delikatnie charakterystyką. Jest lekki model, pośredni, ten, który najlepiej sprawdzi się w wiosenno-jesiennych warunkach. Planujecie trzymać się tej tak jakby ścieżki, nazwijmy to freestyle'owej, czy też chcecie wejść w te obciślaki jednak z czasem? Wiesz co, my sami nigdy w tych obciślakach nie byliśmy, więc będzie nam trochę trudno to zrobić. Nie weźcie. Okej, zapraszamy. Wiesz, jest, nie możemy niczego wykluczyć, natomiast wiemy, w czym jesteśmy najlepsi, gdzie się specjalizujemy, gdzie mamy najwięcej wiedzy i to możemy robić najlepiej i to jest jeżdżenie w górach, takie mocniejsze jeżdżenie w górach. Natomiast jest jedna bardzo ważna cecha całej kolekcji i tego, co przyświeca naszej marce. My projektujemy techniczne ubrania, takie, które najlepiej spiszą się na szlaku podczas całodniowej jazdy w bike parku czy na rowerze. Natomiast one są przygotowane tak, żeby wyglądały jak ciuchy na co dzień. To w związku, to jakby daje nam możliwość rozszerzenia grupy odbiorców również o innych pasjonatów kolarstwa, dlatego że oni również mogą tych rzeczy używać. One będą działać tak samo dobrze i przy okazji będą dobrze wyglądać. Jakie plany kolekcyjne na najbliższe miesiące? No, w tej chwili już mamy w zasadzie zamkniętą ofertę 2016 i to jest w dużej mierze to, co możecie tutaj zobaczyć. My wystartowaliśmy w połowie sezonu, więc pokazaliśmy coś, co można określić jako kolekcję 2015-2016, ale w związku z tym, że już zostało to jakby odebrane na rynku, ludzie ten towar widzieli, duża grupa go polubiła, za co bardzo dziękujemy. Chcemy też pokazać nowe rzeczy na sam początek przyszłego roku i będą nowe kolory, jest nowy model shortów jeden, będzie jeden nowy model bluzy. Pracujemy nad 2 większymi projektami, o których niestety jeszcze nie powiem, bo brakuje nam takich ostatnich detali do opracowania. Ostatnia sprawa, gdzie Janusz Kowalski może kupić Rockdaya? Jesteśmy tutaj po to, w Kielcach, żeby rozwinąć naszą sieć dystrybucji. Na razie jest to dosyć ograniczona grupa sklepów, ale są w różnych miejscach Polski, są na północy, w Gdańsku, są w Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie, na Śląsku, również w Jeleniej Górze. Jest już coraz większa grupa tych sklepów, które z nami współpracują.
Mam nadzieję, że ta mapa się zdecydowanie gęściej pokryje niedługo po targach. Można też towary kupić bezpośrednio od nas, natomiast wszystko jest przygotowane do tego, żeby współpracować przez sklepy. To są ubrania i każdy chce je zmierzyć i sprawdzić, jak leżą. Chcielibyśmy, żeby w jak największej liczbie takich dobrych sklepów i concept store'ów nasze ubrania były. No, myślę, że jest szansa po targach, że to się mocno rozwinie. Poza tym pracujemy również nad rozwojem sprzedaży poza granicami Polski. Podjęliśmy już pierwsze kroki i mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze ubrania pokażą się u zachodnich sąsiadów, oby jak najdalej. Trzymamy kciuki, powodzenia. Dzięki wielkie.